Witam państwa, mam na imię Patryk i reprezentuję polski zespół Teryfika na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki i Przestrzennej na Uniwersytecie Mienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzisiaj chciałbym państwu w paru słowach opowiedzieć, w jaki sposób korzystać z naszego narzędzia Mapu i Klimat. Znajdujemy się na stronie głównej. Do dyspozycji mamy trzy panele. Pierwszy z lewej prowadzi nas do edycji mapy i dodawania punktów. Środkowy pozwala nam zapoznać się z punktami dodanymi przez innych użytkowników a ten po prawej prowadzi nas na stronę z większą ilością informacji na temat projektu Teryfika. Aby rozpocząć korzystanie z naszego narzędzia do mapowania klimatu należy się zalogować. Jeśli nie mają Państwo jeszcze konta, zachęcamy do skorzystania z opcji utwórz konto użytkownika. Dane, które od Państwa zbieramy służą wyłącznie na cele projektu. Zachęcamy do pozostania na dłużej w projekcie niż tylko na czas dodawania punktów, ponieważ razem z Państwem chcemy wypracowywać rozwiązania, które pozwolą przeciwdziałać zmianom klimatu lub je łagodzić. Po zalogowaniu przejdźmy zatem do dodawania punktów na mapę. Obecnie jesteśmy w trybie rysowania, o czym świadczy zielony pasek w dolnej części menu. Do dyspozycji mamy pięć kategorii. Temperaturę, wodę, wiatr, powietrze oraz glebę. Dla przykładu dodajmy punkt oznaczający klimatyczne problemy z wodą. Klikamy na niebieski pasek. Dzięki temu rozwija się panel pozwalający nam wybrać pozytywny lub negatywny aspekt. Wybieramy interesującą nas kategorię i zaznaczamy wybrane przez nas miejsce. Po kliknięciu proszeni jesteśmy o trzy rzeczy: o powody naszego wyboru. Tutaj możemy wybrać z listy bądź wpisać samodzielnie. Po drugie o nasz pomysł na rozwiązanie, a po trzecie o podanie nazwy wskazanego miejsca. Klikamy zapisz i nasz punkt jest widoczny na mapie. Możemy edytować dodane przez nas punkty. W tym celu klikamy na zielony pasek. Zmienia się on na czerwony z napisem tryb edycji. Następnie wybieramy interesującą nas kategorię. Pozostajmy tutaj przy wodzie pojawia się nowa funkcja, jaką jest przesuwanie punktów. Klikamy na nią, a następnie na punkt, który chcemy przesunąć i przytrzymując przesuwamy go na docelowe miejsce. Następnie klikamy zapisz. Klikając na punkt możemy edytować dodane przez nas informacje. Klikając zapisz kończymy edycję. Klikając u dołu menu Zakończ i przejść do strony głównej. Jesteśmy przed przeniesieniem się na stronę główną, proszeni o opisanie naszych odczuć co do korzystania z narzędzia. Tym razem pominę, ale zachęcam Państwa do dzielenia się uwagami. Na stronie głównej wybieramy środkowy panel, który kieruje nas na mapę wszystkich wyników. Tutaj możemy zobaczyć wszystkie punkty dodane na mapie nie tylko w aglomeracji poznańskiej, ale również w innych regionach projektu Terryfika. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do dzielenia się z nami swoimi odczuciami dotyczącymi klimatu.